Pan Curado był jednym z najszczodrobliwszych i najgościnniejszych mieszkańców Florencji. Spośród wielu jego cech te wymienić można, że uwielbiał polować. Miał w tym celu specjalnie wyszkolone psy oraz sokoły. I na jednym z polowań soku jego złapał pięknego żurawia. Pan Curado, widząc, że żuraw jest piękny, młody i tłusty, wysłał go z rozkazem do swojego znakomitego kucharza, aby ten przyrządził go na wieczerze. Cicibio, tak nazywał się kucharz, był Wenecjaninem i tempakiem zarówno z wejrzenia, jak i w rzeczy samej. Oskubał żurawia, nadział go na rożen i zaczął troskliwie opiekać. Kiedy ptak był już prawie gotowy i zaczął wydzielać smakowite wonie, do kuchni weszła Brunetta, dziewczyna, w której Cicibio wielce się kochał. Ta, widząc smakowitego ptaka, zaczęła najmilszymi, jakie znała słowami, zachęcać Cicibia, aby ten odciął ptakowi udo i jej podarował. A ten jej śpiewająco odpowiedział ach brunetto, piękna brunetto wierzaj mi, nie mogę tego dla ciebie zrobić słysząc to brunetta wielce się obruszyła i powiedziała skoro ty nie chcesz tego dla mnie zrobić to wiedz, że już nigdy niczego więcej ode mnie nie dostaniesz słysząc to Cicibio uznał, że jest to przekonujący argument i dla świętego spokoju Odciął żurawiowi udo i podarował go dziewczynie. Kiedy podczas wieczerzy podano żurawia, pan Curado zobaczył, że ten ma tylko jedną nogę. Wezwał więc przed siebie kucharza i zapytał, czemu ten żuraw ma tylko jedną nogę. Ależ panie, odparł Cicibio, który jako Wenecjanin doskonale kłamał. Wszak Żurawie mają tylko po jednej nodze. Jak to? Chcesz bym miał wmówić? Takie głupstwo? To ja pierwszy raz w życiu żurawia widzę? Na co Cicibio, zupełnie niezmieszany, odparł. Panie, jestem pewien, że żurawie mają tylko po jednej nodze. Jestem w stanie ci to pokazać na żywym ptaku. Pan Kurado, który powściągnął złość, bowiem był na wieczerzy i miał gości... Odparł tylko: Dobrze, skoro jesteś tak przekonany, że żurawie mają tylko jedną nogę, jutro będziesz miał okazję to udowodnić, bo pojedziemy nad rzekę i tam pokażesz mi tego jednonogiego żurawia. Ale wierz mi, że jeśli tego nie zrobisz, przysięgam ci na rany Chrystusa, że gorzko pożałujesz tego, co zrobiłeś. I na tym tego dnia skończyła się rozmowa o żurawiu. Kolejnego dnia, skoro świt, pan Kurado okazał siodłać konie i ruszył razem z Cicibio nad rzekę. Bo było wiadomo, że tam o świcie można spotkać żurawie. Kiedy jechali, pan Kurado odwrócił się do Cicibia i powiedział do niego: No, niedługo się przekonamy, kto miał rację, ja czy ty. Czy Cibio, który widział, że gniew jego pana nie osłabł, przelał się nie na żarty i zaczął rozglądać się wokół siebie, i wszystko, co widział przed sobą, co mu zajmowało przed oczami, wydawało mu się dwunogimi żurawiami. Kiedy byli już blisko rzeki, spojrzeli na jej brzegu stado około dwunastu żurawi, które, jak to mają w zwyczaju, kto odpoczywają, stały na jednej nodze. Kiedy zobaczył to, Cicibio powiedział do swego pana, panie, spójrz, jest tak, jak wczoraj mówiłem, żurawie mają tylko po jednej nodze. Na co odparł pan Kurado? No, zaraz zobaczymy, ile naprawdę nóg mają żurawie. I podjechał blisko nich i krzyknął, ho, ho! A żurawie, spłoszone, wystawiły drugie nogi, zrobiły parę kroków i odleciały. No i co, Hultaju? Jak ci się teraz wydaje, ile nóg mają żurawie? Cicibio, który ze strachu prawie zapomniał języka w gębie, rzekł nagle. Panie, ależ wczoraj nie krzyknąłeś na tego żurawia ho. ho. Jestem pewien, że gdybyś to zrobił i ten wystawiłby drugą nogę. Pan Kurado zdumiał się, wielce tą odpowiedzią i tak bardzo go ona rozśmieszyła że odparł. Tak, tak. Wychodzi na to, że to ty miałeś wczoraj rację, a nie ja. I w ten to sposób Cicibio, znajdując szybką i zabawną odpowiedź, wielkiej kary uniknął.